Hej, cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj zrobimy sobie opening kalendarza adwentowego i możemy też zrobić taki szybki room tour po moim pokoju, bo w sumie jeszcze chyba nigdy go nie pokazywałam na filmie, co jest trochę przerażające. Czekajcie, bo tu mój pies się dobija. Chodź! Pies! Także tak wygląda mój pokój. I tutaj mamy szafę, tam mamy łazienkę. Haker, to nie te drzwi są, przecież ty 2 lata już w tym domu mieszkasz. No to tutaj mamy szafę, tutaj mamy moją kolekcję brickheadsów, taki fotel, tutaj jakieś takie różne rzeczy, tutaj kolekcja zwierzaków ze Schleicha, jakieś opaski do zegarków, książki, jakieś inne rzeczy, tu jest syf na biurku, kwiatki, tu w ogóle ten kaktus taki wyrósł, taki wielki jest. No i tutaj piękna kolekcja, łóżko, tutaj moje piękne brejerki, niedługo może dołączy do nich jakiś jeszcze jeden, ale czekajcie na to. Tutaj mamy jeszcze szlejchy, ale to nie są wszystkie, bo na poddaszu tam na górze jest jeszcze, no wiecie, ta cała stajnia i hobby horse'owa i tak dalej. Tu są słodziaki, które ostatnio wyciągnęłam. Tu są kolekcja koników z Bukowskiego, jakiś jeszcze jeden koń, jakieś tam jeszcze krasnale. Tu jest piękna lektura, w którą się teraz zagłębiam. Polecam. Bardzo polecam, naprawdę. No i tutaj łóżko moje, tu jest jeszcze koty, siedzą sobie. Tu puzzle jakieś się układają, nie wiem kiedy skończę. A tu są moje zwierzątka. Pokażę wam moje zwierzątka. Tutaj mamy tak, Eugeniusza drugiego, bo pierwszy niestety już nas opuścił. Tam mamy Bubiszona, inaczej Bubę. Tu mamy Bluba. Tu jest Szafirek. I jeszcze gdzieś tu powinna być Gienia. I Gienia i Shelly, ale właśnie nie wiem gdzie są, jak je znajdę to... Proszę bardzo, tutaj mamy Geniusię i tu mamy jeszcze Shelly i to jest ogółem to całe terrarium, jest, czemu tu jest tak ciemno. I tak, one są przykryte taką pokrywką, ona oczywiście ma dziurki, których nie widać, o tu je widać. No i one sobie tutaj mieszkają, jeszcze mam dla nich taką siatkę, którą też się kładzie tu na tym, żeby miały tak więcej powietrza, wiecie o co chodzi. No i one sobie tam chodzą, jedzą, to jest jabłko jak coś, one to jedzą, ogórka też im daje czasami, tu mają wodę i ogółem trzeba im dużo wilgoci dawać, ale no fajne zwierzaki, polecam, jak macie ogród to na pewno też macie, znaczy raczej też macie ślimaki, a one są naprawdę bardzo fajnymi zwierzętami, bo no nie wymagają dużo opieki, można je trzymać w jakimś zwykłym pudle, tylko ważne są właśnie dziurki. No i też po prostu... tam jakaś muszka chodzi. Też po prostu, no nie wymagają dużo opieki i no w sumie jedyne co trzeba do nich kupić, tak stricte, to spryskiwacz taki do kwiatów, żeby miały wilgotno. A tak to wszystko jest git. Liście, no to wszędzie można znaleźć, także no wiadomo. A my wracamy do kalendarza. Tu jeszcze macie tą siatkę. Dobra, a my wracamy tu do kalendarza. Gdzie tu jest jedynka w ogóle? Tu. Jezak, ona jest wielka. Ona jest tutaj i tutaj. Taka ogromna jest. Czemu to jest tak blisko przybliżone? To jest jedynka. Spoko. Tylko ja właśnie nie chcę, ale to chyba po prostu tak. Jak tu będzie, no tu na 1000% będzie koń. Czekajcie. O. Czekaj, 24 jest tutaj. To jest chyba największy. Łojacie. O, to wyciągamy. I tutaj już od razu mamy tego dużego konia. W jedynce. To jest jedynka, nie 24. No i mamy. To ja to rozpakuję i zaraz do was wracam. No i tak ten model się prezentuje. To jest ten model ogiera andaluzyjskiego, no właśnie. Podoba mi się on, mimo to, że dużej ilości osób się nie podoba, to mi się podoba.
Zaraz jeszcze zniosę z góry oryginał jakby tego modelu. Zaraz wracam. Tu mamy oryginał, tą wersję i to. I ogólnie to te modele tak naprawdę różnią się w sumie tylko kolorem grzywy. Bo bardzo się jakoś nie różnią, ale mam wrażenie, że ten jest o wiele lepiej wykonany. Bo zobaczcie na przykład na te kopyta. Tu w ogóle nie ma pomalowanych kopyt, a na tego starego, no właśnie. Także tutaj dbałość o szczegóły jest gorsza, co myślałam, że będzie lepsza. Ale za to można uznać, że to jest jakby mieszanka tych dwóch, bo od niego ma ogółem kolor, a od niego ma grzywę. No zobaczcie, to jest praktycznie ten sam kolor. Także taka mieszanka tych dwóch modeli. I no. Także widzimy się pewnie jutro, jak będziemy odpakowywać numer 2. I cześć, witajcie kolejnego dnia. Będziemy sobie otwierać okienko numer 2. Ale najpierw mamy upgrade ślimaków. Zobaczcie. Zmieniłam im... w sensie nie mają ziemi pod spodem. Bo nie dość, że brudziła, to jeszcze tam się coś zalęgło w tym. Także no. Tutaj mamy Genię, jakby ktoś pytał. Cześć, Genison. Cześć. Nie, nie wspinaj się. Ona myśli, że coś... O nie! Ogółem to one się jeszcze nie mogą wybudzić, bo musiałam je, no wiadomo, na czas, jak to wymieniałam, a skończyłam jakieś 2 minuty temu, musiałam je przenieść gdzieś indziej i wszystkie się schowały, także zanim znowu się... O! Budzi się ju. Widać tu? Ale my nie o tym, otwieramy okienko numer 2. To jest to malutkie, także czekajcie, ja to spróbuję jakoś otworzyć. O! Okej. Okay. Wyjmujemy. O matko, jakie maleństwo. To jest chyba szczotka, tak? Zaraz ją odpakuję. Proszę bardzo, oto jest tutaj to maleństwo. Można nim czesać tego konia. No i widzimy się następnym razem, jak będziemy otwierać okienko numer 3. Witajcie! Dzisiaj będziemy sobie otwierać resztę. W sensie te następne 2, bo nie było mnie przez... No w sobotę po prostu wyjechałam do babci, nie miałam jak otwierać. Więc dzisiaj będziemy otwierać 2 okienka. Najlepsze, dostałam w prezencie jeszcze drugi kalendarz z minionkami, także... Także też sobie otworzymy. I tak, tu już... Dobra, czyli otwieramy sobie dzisiaj trójeczkę i czwóreczkę, która jest tu. Czekajcie, gdzie tu jest otwarcie? Tu jest otwarcie. Okej. Mamy tutaj o głowie tylko. Także mamy o głowie dla naszego konia. I gdzie to było? Tu. I znowu nie widzę, gdzie tu jest otwarcie. O! I co tu jest? Łomatko, jakie maciupeńkie, kopystka. Dobra, i nic więcej, nic więcej. Dobra, i teraz otwieramy minionki. To akurat jest ten plus, że wszystkie okienka są po kolei, także otwieramy pierwsze i mamy tutaj coś takiego. Kurczę, nie wyciągnę tego, no. Mamy tutaj taki z łyżwą. Następna jest dwójka. I w dwójce mamy... Co to jest? Nie wiem, co to jest. Jakby... A, to jest Mikołaj. Dobra, teraz to widzę. Teraz będzie lepiej widać. Trójka. Oj, oj, oj. Dobra. W trójce mamy... Ptoka. I w czwórce mamy... Tą. Laskę. Także tak się jak na razie prezentuje nasz zestaw. Witajcie, będziemy otwierać kolejne okienko numer 5 i przypominam, że jutro są Mikołajki i też pewnie będzie opening wcześniej przed tym filmem właśnie tego, co dostałam. Dzisiaj zajmujemy się tym. W ogóle jeszcze takie puzzle dostałam, nie wiem, czy je pokazywałam, ale będziemy układać. A piątka, słuchajcie, jest tutaj.
Piątka, tak? Tak. Także otwieramy. Kurczę, nie otworzę tego, no. Tu jeszcze się otwiera z tej strony? Nie. Łamać. I mamy, słuchajcie, jabłko. Także mamy, słuchajcie, jabłuszka i otwieramy sobie jeszcze okienko numer 5. Tu. I... ojojoj. Mamy choinkę. Także widzimy się już jutro, jak będę sobie otwierać dosyć duże okienko numer 6. Otwieramy okienko numer 6. Chodź. Otwieramy szóstkę. To taka duża trochę. No to już za późno. No, o, ludzika w częściach. Okej, Natata składa ludzika, a ja otwieram tutaj. Nie rozwalę ślimaki. Dobra, nie rozwalę. Właśnie, ślimaki. Gdzie tu jest numer 6, bo ja jestem... Jest po kolei, tu jest. A, dobra. Profesjonalne nagrywanie. Czekaj, nie dam rady tego otworzyć. Zrobimy tak. Położymy to na ziemi. Jezu. I tak o, otwórz. O, tak o, nie mogę sobie wyciąć. Kurde, nie da się tych klatki. Czekoladka! No to jest. Jedz czekoladkę. Czekaj. Jedz czekoladkę. Jedz człowiek. A czekaj, jeszcze pokaż tylko tę czekoladkę. No. Tu będzie milionek. Ła! Czekoladka uciekła. To jest prezent. 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 Ej, a dzisiaj otwieramy sobie następne okienko. Ale tutaj ktoś mi zasłonił. O Jezu, ten piękny kalendarz. I teraz okienko numer 7 jest tutaj. Jezu, czemu takie małe? Dobra. Okej. O, mamy... O, jakie słodkie! Jakie słodkie! Patrzcie, jakie to jest słodkie! No nie! Jakie słodkie! I teraz siódemkę tu. Ojojoj! Brak? Czyżby coś... spadło gdzieś, jest taka możliwość, że gdzieś spadło, ale nie będę szukać, bo być może w którymś będą po prostu dwa, bo może wpadło po prostu tu, tam, nie wiem, ale nie ma niestety ten, jak on się nazywał, nie wiem jak się nazywał, ale nas oszukał. Dobra, słuchajcie, jestem już ogólnie w piżamie i nagrywam dla was szybciuteńko okienko numer 8. Tylko właśnie nie wiem, gdzie się je otwiera. Tu chyba. O. Mamy, słuchajcie, taki tyci-pyci kawałek ciasta. I tutaj w okienku numer 8... mamy, słuchajcie, o Jezu. O, podkowa. Także jak ostatnio nic nie było w okienku, to dzisiaj mamy szczęśliwą podkowę. Ej, cześć, witajcie! Otwieramy sobie okienko numer 9, z tego co pamiętam. Dobrze, no to otwieramy. O, okej. Okay. O! Mamy, słuchajcie, siodło. Także teraz nasza Hanna ma na czym jeździć. A jeżeli chodzi o słodycze, to numerkiem 9 jest śnieżynka. Także widzimy się następnym razem, jak będziemy otwierać okienko numer 10. Ja nagrywam dla was od razu następny ten. I patrzcie, jaka śnieżynka jest na zewnątrz.
Śnieg, może dzisiaj się uda pójść na trening, ale to jeszcze zobaczymy. No i otwieramy sobie okienko numer. A! Dobra, sytuacja opanowana. Okienko numer 10 to malutkie, niestety. O! Mamy, słuchajcie, miskę, czyli będzie w tym jakiś piesek. Tu go chyba nawet mamy. O, ja już takiego mam. Czekajcie, zobaczcie, już mam takiego. Ale może mi się uda zrobić na przykład customa z niego, bo on jest biały. Dobra, i teraz tutaj numer 10 to będzie... Co? Rękawiczka to jest. Dobra, słuchajcie, otwieram sobie okienko numer 11, ale zanim to jeszcze wam pokażę, jak jest na zewnątrz. Patrzcie, śniegu jest. Także śnieżyca niezła przeszła. A my sobie otwieramy to okienko. Aha, bo on jest takie duże. Ta, mamy psa. Patrzcie, mamy psa. Jaki słodki jest ten pies. Dobra, a tu w 11, kurde, mamy takie coś. Jakaś kokarda czy coś? Nie wiem, co to jest. Także otwieramy sobie jutro to okienko. 12 jest tu. Kurde, małe. Szczotka. Kurde, cały zestaw. Tutaj Magic Brusha brakuje. A nie, chwila. Jest. Planuję z tym pieskiem ogółem zrobić customa. Takiego... Takiego, że po prostu mu dorobię czarne jakby plamy i może mi się uda z niego zrobić hakera, ale nic nie obiecuję. Raczej obstawiam, że wyjdzie z tego jakaś mała krowa. Dobra. Dwa na... O Jezu, co tu się stało? O nie, spadła mi czoklet. Ej, pamiętacie to okienko, gdzie nie było czekoladki? To już wiem, gdzie było. Bo słuchajcie, one sobie wpadły. Postanowiły sobie wpaść tu do środka. I one chyba wszystkie są teraz tu na dole. Ale to się przekonamy jutro. Hejo! Otwieramy sobie dzisiaj dwa okienka, ponieważ wczoraj zapomniałam. Śnieg ciągle jest, bardzo dużo śniegu, także fajnie, ale jestem chora, więc i tak nie mogę wyjść. Tutaj mamy okienko numer 13 i 14, bo dzisiaj jest 14, więc otwieramy sobie to i... Gdzie było? Tu. Dobra, czyli zaczynamy od tego, tylko sobie oddalę. O! O! Wiewiórka. I 14. Wow. Co to? Skrzynka. Patrzcie, mamy wiewiórkę. Będę miała już drugą, bo mam jedną i będzie miała koleżankę. I mamy skrzynkę, gdzie możemy schować nasz piękny zestaw. A w 13 mamy... Ła! Bałwana. A w 14... A! Mamy nie wiem co. Jak to wyjdzie, to będzie fajnie. O! O! Mamy worek Mikołaja. Tylko go trochę nie widać. Także otwieramy sobie następne okienko. Numer 15 jest tu. Kubek. A tu.
Mamy piernikowego ludzika, a my widzimy się jutro, jak będziemy otwierać okienko numer 16, które jest... Cześć, otwieramy sobie dzisiaj okienko numer 16, ale zanim to zobaczcie, co ja tu mam. Tutaj nie da się przybliżyć. Nie wyglądać głupio, ale tak przybliżałem, zobaczcie, mam aparat na zęby. Wiem, że głupio wyglądam, jak mam przybliżoną na jeb kamerę, ale no. I wybrałam sobie taki różowy kolor, to nie dlatego, że mam dzisiaj taką bluzę. Zauważyłam, że przez to moje oczy są bardziej niebieskie, nie wiem czemu. Dobra, ale nie o tym dzisiaj, dzisiaj o 16 numerku. Kurde, o. Apples. A w okienku numer 16 tu mamy znowu nic. Ale to dlatego, że wszystkie te czekoladki są tutaj najprawdopodobniej. I pewnie jak zaraz potrząsnę, to wyleci. Dobra, zdobyłam i mamy dzisiaj jemiołę. Także widzimy się jutro, jak będę otwierać okienko numer 17. Ejka, otwieram okienko numer 17. Tutaj mama oczywiście zamknęła. O, widz. I 17 mamy, słuchajcie, tu. O! Mamy drugiego kurczoka. A tutaj mamy... Ła! Tutaj mamy gwiazdkę. Mamy dwa kurczaki, będę musiała im kupić jakąś kurę. Ła! Wywalił się. Ła! Znowu się wywalił. I otwieram sobie 18. Kolejny kurczak. Chwila. Nie, to jest kość. A tu w 18 jest czekoladka, która już padła. O, domek dla ptaków. Hejko, otwieram sobie kolejne okienko. W ogóle przed chwilą skończyłam ślimaczką tutaj zmieniać ten, bo niektóre liście sobie przygniły się trochę. I tu mamy Bubiszona, tu mamy Blubiszona, tu mamy Gieniszona, a tu mamy Szeliszona. A Eugeniszon gdzieś się zaszył w tych liściach, nie chcę się go szukać na razie. Więc sobie otwieramy okienko numer... które? 19. To. O! Kantarek. No fajnie. To jest, słuchajcie, kantar dla źrebaczka, którego jeszcze nie mamy. Taki niebieski, ale to wszystkie kantary dla źrebaków mają taki kolor, więc mniej więcej pewnie wiecie, jaki to. A tutaj mamy w 19 nic, ale czekajcie. Ten kalendarz w ogóle jest taki wadliwy, ale tutaj zaraz pod spodem było czekoladka bombka, bo po prostu z tego... Jakby to, co się odchyliło, czekajcie, tak wam pokażę. To, co się jakby odchyliło, w sensie ten karton, i z tego plastiku wypada tam czekolada do środka. No i tak to wygląda, a taką bombkę mamy. Otwieram tak, żeby było widać tego minionka, co tam jest. Także no, ja to zaraz zjem i widzimy się, jak będziemy otwierać okienko numer 20 już. Hej, otwieramy kolejne okienko. 20 is here. Jest trochę, chociaż nie, też jest takie małe. O. Serio? To jest wiadro? Mamy wiodro. Teraz otwieramy 20. Oj, wpadła znowu czekoladka tam. Mamy, słuchajcie, w tej 20 dzwoneczek. Także widzimy się jutro, zobaczymy, co będzie. Pa. Hejo, 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 hejo. Kolejne okienko. 21. Tu. O! Mamy, słuchajcie, derkę dla źrebaka, którego jeszcze nie ma. A tutaj w 21. Kurde, nie chce się otworzyć. O, wypadło.
Mamy renifera. Fajny. Okej, okay, otwieramy sobie okienko numer 22. I mamy tu... O Jezu, jakie maciupeńkie. Ale wiecie co? Czuję się oszukana. Bo tu jest narysowane, że tego jest 4 aż. I tego tak samo, a ja dostałam tylko jedno. Także trochę czuję się rozczarowana. A w 22 tu... O Jezu, nie otworzę tego. Ła, wypadło. Czekajcie, tak otworzymy. I mamy tutaj, to jest chyba czapka. Także no. Hejo, 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 witajcie ostatniego dnia. No i dzisiaj otwieramy sobie dwa okienka, bo nie było mnie. Chwilę mnie nie było i przez to nie miałam jakby jak otworzyć. Ale dzisiaj otwieramy 23 i 24. I tu jeszcze. Także zaczynamy od 23 i mamy tutaj koszyk na te jabłuszka pewnie. I w 24 jest źrebaczek. Ja już, słuchajcie, takiego źrebaczka mam. I słuchajcie, może zrobimy customa. Ja planowałam zrobić i z tego pieska, i z tego pieska, i z tego konia właśnie customa. Najprawdopodobniej po prostu zrobię mu tam kilka plamek i po prostu będzie to taki srokaty źrebak, a pieskowi pewnie zrobię czarne jakieś plamki czy coś. Także może nagram odcinek z customów, ale to jeszcze zobaczymy. I jeszcze tutaj. Tylko chwila. Dam sobie na podłogę, bo będzie lepiej. Tutaj gdzieś wpadły te czekolady do środka. O, mamy. I mamy, słuchajcie, co to jest? Jakiś aniołek chyba i co to jest? Gwiazdka. No to pewnie było w 24. No i co, słuchajcie, no to by było na tyle z tego kalendarza. Mam nadzieję, że otwieranie Wam się podobało. Dajcie łapkę w górę pod tym filmem i subskrypcję na moim kanale. Pewnie będzie teraz dużo openingów, bo będzie ten i jeszcze będzie świąteczny. Zobaczymy, który wstawię wcześniej. Także widzimy się w następnym filmie. Pa!